Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za tą możliwość, że dzisiaj możemy być razem. Może jakieś dolegliwości cielesne, ale wierzę w to, że po uczcie duchowej będzie przynajmniej lżej na duszy. Będziemy bliżej Boga. Każdy kolejny krok, taki szczebel na drabinie. Zanim rozpoczniemy czytanie, może nic nowego dzisiaj nie będzie, ale chciałbym, abyśmy na niektóre fragmenty, kilka fragmentów tekstów Słowa Bożego wybrałem, abyśmy może nie inaczej, bo na pewno inaczej nie będziemy spoglądać na Biblię, ale głębiej w pewne treści. Chciałem wam tak rozpocząć również od doświadczenia. Gdzieś około 10 lat mija, może 12, kiedy miałem sen. I śniło mi się, że w Czochowicach stoję na tym miejscu i coś mówię, przemawiam. I wychodzili ludzie jeden za drugim. I ten sen kończył się, że się tak zerwałem, ponieważ dwóch albo trzech zostało. No ale kiedy doszłem do siebie, to się klepłem w główkę, mówię, no co ty, i tak nie będzie. Mija 2 lata od tego snu, około, nie wiem, może półtorej, więcej niż rok. Wujek Pil jeździł do Zaborza, mówi, po jednej z lekcji, będziesz miał kazanie. I wtedy mi się przypomniał ten sen. Strasznie się starałem, żeby ludzie nie wychodzili. Bo przecież to się nie może, a w ogóle jak to jest możliwe. Ale dziękuję Bogu przede wszystkim, ale także wujkowi, że wypuścił mnie na tą szerszą wodę. Ale wierzę w to i wiem to ze swojego doświadczenia, że każdy z was może również służyć Słowem Bożym na tym miejscu poprzednim, jakimś tam odpowiednim, to tak nazwie, przygotowaniu się. I w ogóle ten czas jest, jak już wiemy, że w planach, że gdzieś będziemy, że będziemy służyć Słowem Bożym, zupełnie jest inny. Bóg prowadzi. Nie wiem, znaczy ja wiem, ale nie wiem, czy wy chcecie, żebym troszkę tak niespokojnie mówił. Nie w sensie agresji, tylko o pewnych rzeczach, które wprowadzają niepokój, a może troszeczkę bardziej spowodują ciśnienie serca. I na podstawie takich dwóch wstępów wierzę w to, że zrozumiecie, że taka sielankowa mowa to nic nie daje. To tylko może sen. I sen jest dobry. Pamiętam, kiedyś byłem w Skoczowie, takie popołudniowe nabożeństwo, jeden z wujków tak słodko sobie spał i nawet takie chrapanko. O, tak fajnie było. I to był czas fajny. Ale teraz może bym chciał, mamy zegar, jakiś krótki czas, nie będzie długo, abyśmy się skupili na Słowie Bożym i nim zaczniemy, to opowiem wam taką historię. Kiedyś w sabat, kiedy byliśmy nad morzem między Mielnem, a tam jest jezioro po drugiej stronie, to może mi przypomniecie, bo jak Mielno się kończy, tam jest pewna miejscowość, no i tam jest rzeka i morze, i tam jest taki wąski pas, byliśmy na takim placu zabaw z metalowych przyrządów. Wiecie, to jest moda, wszędzie dzisiaj takie przyrządy metalowe. I pewien taki starszy pan, to był, potem się dowiedziałem, miejscowy, zaczął rozmawiać z rodzicami. Nam to umkło uwadze, no my mieliśmy swój, nie zwracaliśmy problem, w sensie, że swoje dziecko, patrzyliśmy na niego. Tam było kilka tych przyrządów i na jednym z przyrządów była dziewczynka, mała dziewczynka, gdzie był przyrząd do ruszania rękoma i nogami. I w pewnym momencie ten pan, co przychodził, zaczął się drzeć, tak dosłownym słowa znaczeniu, na tą matkę, na tego ojca. A myśmy myśleli, wybaczcie, nie chcę powiedzieć, no tak, myślimy, wariat, może powiedziałem do żony, nie, tak. No ale on dalej tak krzyczy i potem zacząłem rozmawiać z tym panem. Okazało się, że 2 tygodnie wcześniej ten pan, czy 3, wcześniej w każdym razie przechodził i był świadkiem, jak podobnej wzrostu dziewczynka włożyła gdzieś tam nogę do tego przyrządu i jej tą nogę, ten przyrząd uciął. Nie była odpowiednio wzrostem dopasowana do tego przyrządu i był świadkiem, jak ten przyrząd uciął jej tą nóżkę. I teraz, chcąc uniknąć konsekwencji, bo widział dosłownie to samo, a widział, że rodzice, ach, panie, idź sobie tam, to zaczął dosłownie wrzeszczeć. Myśmy myśleli, że człowiek może niespełna rozumu, a on chciał po prostu ustrzec, pomóc, uratować tych rodziców, bo miał tą wizję. Ci oczywiście rodzice zachowywali się, jak zachowywali, uznali go, ale potem zacząłem rozmawiać i zrozumiałem, ale trochę czasu potrzeba było.
I dlatego też tak samo powinno być z mową, jeśli chodzi o Słowo Boże, żebyśmy się mogli ustrzec, że kiedy przyjdzie czas jakiś odpowiedni, a przed którym stoimy, żebyśmy mieli już wyryte w naszych sercach pewne wzorce zachowań. Najpierw może jeszcze coś do młodych. Młodych nie ma, ale nam się też to przyda, powtórzymy młodym. Też takie doświadczenie, zanim już stricte otworzymy Słowo Boże. Też ileś lat temu miałem możliwość sobie zarobić. Nie opowiadałem tego tutaj, ale uważam, że jest to potrzebne do powiedzenia, żeby młodzi wszyscy o tym wiedzieli. Nie dlatego, żeby się bali, bo jeżeli mają się tylko zbojaźni, to nie ma sensu. Wiozłem takim dużym busem 8 czy 9 osób na pewne wydarzenie w życiu społecznym, koncert na stadionie dziesięciolecia zespołu Metallica i tam byłem od stadionu 800 metrów. No i wyraźnie słyszałem, tak fajnie się zaczęło, wiecie, takie pieśni eleganckie, śpiewanie, ale czym dłużej, parę godzin, to mocniej ta muzyka waliła, to trzeba przyznać. Ale kiedy przyszła już punkt kulminacyjny, nie wiem, 7 wieczór, 8 wieczór, to wyszedł główny wykonawca, mówię to tak, mówię celowo do młodych, my już starsi mamy pewien obraz i wiemy, ale widzę też młodych, bo czasami się wydaje, że to nic takiego. Wyszedł tam swoje IORI, czy tam, prawda, jesteście gotowi? Ja oczywiście cały stadion słyszałem, jest 800 metrów od stadionu, a potem karetki pogotowia, jedna za drugą, nie jedna, nie dwie, nie trzy, 17, 18, liczyłem, nie? Wjeżdżały i wyjeżdżały. Potem się pytałem, bardzo dużo, nie 10, nie 20, więcej. Co się stało? Tak tłum napierał na tym stadionie, jak ten tam zaczął śpiewać, prawda, główny wykonawca, że tratowani byli ci, co tam byli. No i ktoś powie, gdzie był Bóg? Boga tam nie było. Ale ktoś inny był. I my tylko wybieramy sobie właśnie, czy wybieramy jakieś zgromadzenie tłumne, jakieś huczne Nowe Roki, czy jakieś inne, prawda? My sobie tylko wybieramy, a potem możemy zadawać pytanie, gdzie był Bóg? No nie było Go tam, oczywiście, że nie. No, zgodnie z tym, co czytamy całościowo, cały kształt, prawda, Słowa Bożego, dochodzimy do tego wniosku. No dobrze, ale to tylko tyle. I kilka, jeśli chodzi o te doświadczenia, prawda? I kilka przygotowałem na dzień dzisiejszy fragmentów, jeśli chodzi o takie głębsze, większe spojrzenie na niektóre treści. Pierwsze to odnośnie tego doświadczenia, czy chcielibyście, aby ktoś Wam tak mocniej, może nie w sensie, że nieładnie, tylko mocniej do serca zaapelował. Kiedy otworzymy Księgę Łukasza, 17 rozdział, i tam mamy to sprawozdanie, jeśli chodzi o wizję przyjścia Pańskiego, 17 rozdział, 30 bym chciał, abyśmy się skupili, 34, a potem 5 i 6. Mówię o wierszach, już szybciutko. Kleją mi się kartki od już spoconych rąk, ale to nic, to znaczy im tego, że mam mieć świadomość, że czas jest jaki jest, a żeby nie przedłużać, dlatego rozpoczynamy. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. To są wypomniane te rzeczy. I mamy napisane, jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. I teraz to, o czym chciałem z wami chwileczkę zastanowić się, powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Może małżeństwo, nie wiem. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna mleć będzie, druga będzie zabrana, druga pozostawiona, przepraszam. I tak zawsze, kiedy czytałem te teksty, to myślałem sobie, to zawsze ta druga strona, to nie będę ja. Wiele razy czytałem, to nie 5, nie 10, no to tamten będzie. Ale ostatnio sobie tak myślałem, a jak to ja będę zostawiony? I tak przeszło mi taka już drgawka po sercu, drżałem niespokojny, jak to ja? Kilka razy zadałem sobie to pytanie i spróbujcie też. Warto zadać sobie, a jak to ja? To co mam poprawić, mój Boże, żebym to nie był ja? Oczywiście Jezus dalej kontynuował, prawda?
ale źle czytałem ja. Nie wiem, jak wy czytacie. Ja źle czytałem, bo zawsze widziałem, że to ja będę tym, co tam, prawda, wszystko okej. Ale kiedy wziąłem tą drugą stronę, zupełnie inaczej. I to mnie zmotywowało do zaangażowania się, do głębszych rozmyślań, nie tylko, ale też dbania o moje zbawienie i dbanie, staram się, różnie to bywa z moim staraniem oczywiście, ale kroki są pewne w naszych rodzinach i w zborze oczywiście, żeby to nie tylko ja nie byłem pozostawiony, ale także ci, z którymi na co dzień przebywam. To jest pierwszy ten punkt, abyśmy nie myśleli cieleśnie. Bowiem ja wam powiem, lubię z takiego dosłownego życia brać przykłady. Niedawno widzieliśmy na zawodach sportowych pewna niewiasta, która mogłaby ćwiczyć, dajmy na to pchnięcie kulą, czy jakieś inne dyscypliny, biegła. Ja się śmiałem z tego, no przecież nie była przygotowana. I w ogóle co byście wy pomyśleli, że poszlibyśmy zobaczyć jakiś bieg, wydarzenie będzie. No jeden z ośmiu stoi na starcie, taki gruby, otyły. No co byśmy o tym człowieku powiedzieli? No może byśmy się uśmiechnęli, prawda? Jak to będzie, zobaczymy, hej, poczekamy sobie, prawda? Ale tak jest z naszym chrześcijańskim życiem. I co, o czym ja mówię? Bo my sobie nieraz myślimy, że te 2,5 godziny w sobotę to wystarczy do chrześcijańskiego życia. Oczywiście modlimy się tam, prawda, raz za dzień, może czasem zapomnimy. Ale kiedy czytałem wnikliwie historię Mike'a Phelpsa, jak ćwiczył, żeby zostać wszystkie właściwie zawody, w których startował na danej olimpiadzie, zdobył złoty medal, to się chwyciłem za głowę. On mdlał, żygał, czy miotował, przepraszam za stwierdzenie, a trener po tym wszystkim wrzucał go do wody. Pomyślałem. I pojechał, wiadomo, potem on troszeczkę też przesadził, pewne rzeczy też, ale kiedy czysto zawody sportowe trenował, zobaczcie, jaki był przygotowany i nam też niech się nie wydaje, że pewne krótki czas, jakiś tam, prawda, zaangażowanie w mniejszym stopniu nam wystarczy, prawda, żeby być przygotowany, bo nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko chodzi o to, czy jestem przygotowany na noc trwogi Jakubowej, o której za chwileczkę w kolejnym punkcie będziemy mówić. Dlatego warto jest, żeby się troszeczkę niespokojni w naszych sercach porobiło, abyśmy poczynili jednak pewne kroki. To jest pierwsze odnośnie tego zbawienia, czy to ja będę, czy może się zastanowię, co by było, jakbym to ja nie był. Jeszcze mamy oczywiście czas, dlatego teraz to warto mówić. Jak jest za późno, to co to, po co mówić, jak jest coś za późno, prawda? I teraz kolejny tekst, który był już czytany z drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału i 18 wiersz. Tam mamy opis, kulminację właściwie już po przykazaniach Bożych, kiedy lud już dostał przykazania Boże. Mojżesz oczywiście kolejny raz schodzi od Pana i mówi słowo Boże do całego ludu. Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim w was była zupełna. Byście co? Nie grzeszyli. Oni się bardzo bali. Ta góra, przed którą stali, bo tam mamy obraz jeszcze w drugiej księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, kiedy stanęli wszyscy, 17 i 18 wiersz, możecie sprawdzić. Pustynia, prawda, temperatura niewygodna, ale obraz Boży. Może jakieś grzechy w sercach. A widzieli, góra dymi, góra się trzęsie. I może coś się przypomniało niewygodnego, co w moich relacjach, ja sobie tak wyobrażam, w moich, ponieważ warto jest, abyśmy się my postawili tam na tym miejscu. Gdybym ja coś miał nie w relacjach, jak wtedy by to było? Oni się po prostu bali, bo byli grzeszni. Ale zobaczcie, jaki prosty obraz Boży. Może dzisiaj ktoś się boi, bo coś tam, tak nieładnie powiedzieć, namaścił. Ale zobaczcie, jaki prosty obraz Boży w związku z tym tekstem. Nie bójcie się. I to mówi Bóg, tego żąda tylko od nas. Już wybiegam myślami do kolejnego tekstu. My się nieraz boimy, a mówię to świadomie, ponieważ ta bojaźń była i w moim sercu, myślę, że może i was, nie wiem, przesadzona, kiedy był atak szatański w minionym okresie czasu. I warto czytać Słowo Boże i warto dosłownie brać, naprawdę dosłownie niektóre teksty Słowa Bożego, chociażby z jednego psalmu. Chociażby padło u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej. Ciebie to jednak nie dotknie. I bardzo ubolałem w swoim sercu, kiedy różne komentarze czy jakieś opisy były pod tym psalmem. Czy to rzeczywiście tak jest?
To było pytanie stricte diabelskie z raju. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Dobrze. Idziemy dalej, kolejny fragment. Więc wiemy już, że mamy się nie bać, bo Bóg nas prowadzi do lepszego miejsca, lepszego celu. I teraz kolejny punkt to jest prawda. Poświęć ich w prawdzie swojej. Prawda was wyswobodzi. Czy rzeczywiście prawda, jak myślicie, wyswobadza? Tylko właśnie zależy, jak myślimy. Czy myślimy, że prawda wyswobadza nas cieleśnie, czy duchowo? A ktoś powie, że to nieważne, że to nie ma znaczenia. A ma. Otwórzmy sobie kolejny fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza. Przejdziemy do Ewangelii Mateusza, 14 rozdziału. Oto już sobie pewnie niektórzy przypominają, o czym tam jest mowa. Historia, którą znamy bardzo dobrze. Przydałyby mi się też i okulary, bo Marka na chwilę otworzyłem, ale już lecę do Mateusza, dlatego będzie 2 sekundy dłużej, ale będzie. 14 rozdział i 4 wiersz. Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. Kochani, co mówił Jan królowi? Znamy tą historię, nie będziemy jej czytać. Co mówił Jan królowi? Prawdę czy nieprawdę? No to jak go ta prawda wyswobodziła? Duchowo czy cieleśnie? Oczywiście. Zależy, jak do tego podchodzimy. Jeśli podchodzimy cieleśnie, to nie, ale duchowo on już był wolny. Prawda? I on był wolny. Chociaż jeszcze żył, to już był oczywiście przeznaczony na śmierć. Ale on był wolny. Myśmy dzisiaj w lekcji o tym mówili, taki krótki fragment, prawda? Ale mówimy, że powinniśmy zawsze być świadomi, kiedy czytamy Słowo Boże, bo to mamy na talerzu, że prawda czyni nas wolnym, ale prawda też powoduje ataki diabelskie. Czasami może lepiej tej prawdy nie mówić. Zgoda, okej. Okay. Ja jestem zwolennikiem, że jak jest głosowanie zborowe, nie powinno być głosów wstrzymujących się. Ale to nie znaczy, proszę? Ale to nie znaczy, że tak musi być. Ja mówię, że powinien być za albo przeciw. A nie, że przeciw, to znaczy, że nie masz zdania. No, tak ja uważam, ale czasami dyskretnie, teraz był zjazd, też raz zrobiłem sam sobie naprzeciw i powiedziałem, że wstrzymałem się, także też mi to coś powiedziało. Szanować trzeba siebie nawzajem. Ale ta historia wyraźnie mówi nam i zobowiązuje, przygotowuje nas, że mówienie prawdy powoduje atak diabelski. Tu konkretnie oczywiście znamy, spowodowało, że kiedy mówił prawdę, nie wolno ci mieć tej żony, która nie należy do ciebie, został przeznaczony na śmierć. I powinniśmy być na to gotowi. Nie znaczy, że cierpimy z tego powodu, ponieważ już jesteśmy wolni. Dobrze, kolejne spostrzeżenie, popatrzenie kolejne na kolejny punkt. Mam kilka tych punktów i chciałbym, już prawie jesteśmy w połowie. Jakiś czas temu słyszałem od jednego z moich braci, kiedy popatrzył na drugiego, brak błogosławieństwa. A mówił właśnie, że ten ma taką wypłatę, a ten ma 3 albo 4 razy większą. Może też w naszych sercach, oj, też bym tak chciał więcej. No kto by nie chciał, prawda? Tak jak sobie porozmawiamy. No i postanowiłem troszeczkę poszukać w Słowie Bożym, jak to wygląda. No oczywiście znamy historię Joba, prawda? Jak to wyglądało, ale troszeczkę inaczej chciałem, abyśmy na to dzisiaj głębiej znów zaglądli, popatrzyli. Co byście powiedzieli, że idzie ktoś na spotkanie z przyjacielem, a wraca kulejąc? No powiedzcie, co byście powiedzieli, że mówi ktoś wam, idę na spotkanie z przyjacielem, takim fajnym przyjacielem, a wraca z tego spotkania i kuleje? Może już niektórzy wiecie, do jakiego fragmentu w tej chwili nawołuję wasze myśli? No. Co byście powiedzieli? Ale najpierw odpowiedzcie mi, że ktoś poszedł z waszej rodziny i wraca kulejąc. No co się stało, byście powiedzieli? Jak to? Może oburzenie? Prawda? Proszę? No w piłkę. No wiem, tylko... Dobrze, to już nie będę przedłużał. Jakbyśmy z boku oglądali film o Jakubie. Właśnie wiele godzin, bo już wiemy, że od północy zaczęła się ta walka, kiedy wracał nad ranem, kuleje. I cieleśnie byśmy powiedzieli, jak to? Był na spotkaniu z przyjacielem.
duchowo Biblia mówi, że zwyciężył, że wygrał, ale cieleśnie jakbyśmy powiedzieli, no jak to? Ja nie chcę mieć takiego przyjaciela. Więc dobrze jest patrzeć na niektóre, to jest dla przykładu, fragmenty trochę głębiej, prawda? Człowiek, nie patrzmy, co mówi człowiek, tylko patrzmy, czego uczy nas Słowo Boże. Ja też kuleję. No dobrze, ktoś tam powiedział przez piłkę. Przychodzi czas, jak to mówią, że PESEL już nie ten. Ale nie ma nic złego, może nie złego, ale tego, co na dobre nie wyjdzie, prawda? Pan Bóg nas uczy. Niektóre rzeczy może nam przechodzą z boku, ale dzieją się nie bez woli Bożej. I dlatego błogosławieństwo od Pana to nie jest tak, jak nieraz byśmy sobie myśleli, mieć dużo, więcej, jeszcze więcej. Wczoraj jechałem, wracałem, śpieszyłem się, bo jak zawsze w sobotę też staram się śpieszyć, żeby zdążyć. I taki miałem obraz 7 młodych czy 8 młodych ludzi. Każdy tylko tu. I my mamy w ogóle wypaczone rozumowanie, jak to wygląda z błogosławieństwem. A Słowo Boże, objawienie 20 rozdział, możecie sprawdzić, ale kto zna objawienie, dobrze wie, o czym pisze 4 wiersz, jakiego rodzaju błogosławieństwa Bóg udziela. Widziałem duszę ściętych. To co to jest za rodzaj błogosławieństwa? I zobaczcie, i 6 wiersz pisze, że błogosławiony ten, co właśnie tam się znajduje wśród tych dusz. 6 wiersz tegoż 20 rozdziału objawienia. Bo on ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A jak wiemy, z pierwszego zmartwychwstania to są ci, którzy składali świadectwo, głosili Słowo Boże, nie oddali pokłonu zwierzęcia, nie pokłonili się posągowi. Ostatnio w zborze żeśmy doszczętnie, wierzę, że mam nadzieję, że wy też poruszaliście temat posągu zwierzęcia. I wiecie, że to są te ustawy, które przyjdą, już są w planach, może już się pojawiają, prawda, które mają na celu najpierw nas zastraszyć, a potem zniszczyć, zabić naszego ducha. Ale my o tym wiemy, jesteśmy przestrzeżeni nie tylko tego dnia, ale też i każdego dnia, kiedy jest czytane z tego miejsca Słowo Boże. Więc dziwne to błogosławieństwo, ale wierne i prawdziwe naszego Pana, prawda? I Jan widział tych, którzy zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlatego dziękujemy Bogu, że troszeczkę głębiej możemy już teraz widzieć. Ostatni punkt. Znamy bardzo dobrze historię 2 synów Helego, prawda? No i dobrze, bo o nich nie będzie mowa, ale będzie mowa o jeszcze 2 synach. I kiedy czytałem historię synów Arona, krótka wzmianka, ale poszerzyłem sobie nieco co nieco w duchu proroczym, to się bardzo długo zastanawiam i do teraz się zastanawiam. Ponieważ my często takie małe, drobne sprawy uważamy, że są nieistotne. A kiedy otworzymy 3 Mojżeszową, to jest przedostatni tekst, który będzie dzisiaj czytany, zapraszam. 10 rozdział, 1 i 2 wiersz. 3 Mojżeszowa, 10 rozdział, 1 i 2 wiersz. Synowie Arona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień, nasypali nań kadzidła, ofiarowali przed Panem. Zobaczcie, najwyżsi w świątyni. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich tak, że zmarli przed Panem. Potem oczywiście czytamy, że ogień był zły. No ale przy czym ogień różnił się od ognia? Ale kiedy czytamy całe sprawozdania z tych świątynnych obrazów, jak to powinno wyglądać, że był pewien ogień, który tylko Pan zniecił i oni to doskonale wiedzieli. Mimo wszystko uważali się, że już są prawie na równi. Może koledzy, jak Pan Bóg. Nigdy nie będziemy kolegami. Będziemy przyjaciółmi. To zobowiązuje. Przyjaźń zobowiązuje, prawda? Ale jakoś tak jest, że jak myślimy, że mamy kolegę, to możemy sobie za dużo pozwolić. Dlatego tak nie jest. I krótka wzmianka. I znów otworzyłem duch proroczy. Bo zobaczcie, kiedy przeczytamy te teksty, to no to skąd ten ogień? I co oni tam, jak? No co tam? Przecież zapalniczek nie było, prawda? No co tam rozpalali? Ale kiedy czytamy, to mamy powołanie kolejnych 2 synów Arona. Już mniejsza o ich imiona, możemy w domu sprawdzić. I pierwsze takie polecenia, które są w nich stronę przez Boga kierowane, żeby nie pili wina i mocnego napoju. Aha,
się podrapałem, był pewien problem u nich. Dlatego zrobili tak, a nie inaczej. Może se pomyślałem, ale otworzyłem i ja, duch proroczy, wyjaśnił zaraz. Tak daleko sobie myśleli, że są blisko Panem, że sobie tak drobnie gdzieś tam popijali, prawda? No i tam sobie popuścili, prawda? Może, nie wiem, my se dzisiaj tak, jak nieraz módlmy się na tych, którzy myślą, że piweczko dziennie to jest dobrze. Bo to jest ta rozwiązłość, której musimy się pozbyć, chcąc mieć oczyszczone charaktery na widok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy będziemy czyści i życzę wam, bracia i siostry, ażeby ten obraz z drugiego rozdziału Księgi Mojżeszowej i tamte po tych przykazaniach, 19, 20, kiedy stali, żebyście się nie bali Pana. Teraz jeszcze jak jest potrzeba, kiedy mamy na w naszych głowach, w naszych myślach, może jakieś grzechy, jakieś, co nas obciąża, żebyśmy się tego jak najszybciej pozbyli. Niewiele Bóg żąda od nas przecież. I to jest ostatni fragment Słowa Bożego, który będzie dzisiaj czytany z Księgi Michała, 6 rozdział i 8 wiersz. Oznajmiono ci, człowiecze, co dobre dla ciebie i czego Pan żąda od ciebie. Tak, można to dodać tylko, bo to jest tylko, to jest niewiele. Wypełniaj przykazania. Raz. Mówiliśmy dzisiaj, miłość bratnia. Okazuj miłość bratnią. I trzecie. W pokorze obcuj ze swoim Bogiem. To są te trzy rzeczy. I jeśli nawet są jakieś nieporozumienia w zborach, bo to jest ważne dotknąć ten temat, to starajmy się przez modlitwę słuchać ciszy. A potem już przychodzi Duch, Duch Boży, Duch Święty. Ten pocieszyciel, prawda? I dobrze mówię, że nie jestem z tego zboru, bo być może gdyby była osoba z tego zboru, to by było, a on do mnie pije. Nie do nikogo z was, bracia i siostry. Ja tylko czytam Słowo Boże i pewne bolączki, pewne treści, które czytam, chciałbym troszeczkę głębiej, żebyśmy zaglądli, abyśmy byli już przygotowani na kolejne ataki diabelskie, które przyjdą, bądźmy pewni. Teraz mamy trochę spokoju, ale przyjdą. I będziemy się śmiać, kiedy zwyciężymy, ale teraz jeszcze jesteśmy gotowi. Życzę wam, bracia i siostry, abyśmy tą gotowość zawsze trzymali i walczyli o nią w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.